Okej. Skupię się i już. Żebyśmy opowiedzieli o przyjaźni. Chcielibyśmy powiedzieć o takich czterech wymiarach przyjaźni, które wydają nam się takie bardzo ważne. I pierwsza cecha, pierwszy wymiar przyjaźni to budowanie tej przyjaźni na Chrystusie. Jest takie dzieło XII-wiecznego mnicha Reda z Rivaux, który napisał w książce Przyjaźń duchowa takie pierwsze zdanie, które jest chyba najbardziej fundamentalne, super kluczowe. Oto jesteśmy, ja i ty. I mam nadzieję, że między nami jest Chrystus. I właśnie budowanie prawdziwej przyjaźni, tak jak my to przeżywamy z księdzem Jackiem, to budowanie na Chrystusie. To On nas zespolił w tej przyjaźni. I objawia się to tym, że bardzo często właśnie o Panu Bogu rozmawiamy. Że to ten temat wspólny, który nas łączy, to dzielenie się obecnością Pana Boga w naszym życiu i Jego działaniem. I to jest pierwszy taki fundament. Najważniejsza rzecz, która nas łączy przy wszystkich różnicach charakteru, patrzenia na niektóre tematy, zainteresowań, to łączy nas pasja Pana Boga i On, który jest w środku, między nami. Chrystus, na którym budujemy przyjaźń. Budowanie na Jezusie również oznacza to, że patrzę realistycznie na drugiego człowieka. Nie oczekuję od mojego przyjaciela, że będzie dla mnie Panem Bogiem, który będzie spełniał wszystkie moje zachcianki i który będzie w stanie rozwiązywać wszystkie moje problemy. Wielkie wymagania bardzo często sprawiają, że przyjaźń staje się trudna, praktycznie nie do zbudowania, bo wtedy ciągle przeżywamy jakieś rozczarowania, bo ten drugi nie może nam dać tego, co byśmy chcieli od niego oczekiwać i wymagać. Takie wielkie i piękne rzeczy może dać nam tylko Chrystus. Kiedy budujemy przyjaźń na Chrystusie, wtedy nigdy nie będziemy zawiedzeni i wtedy realistycznie patrzymy na naszego przyjaciela. Wiemy, że jest po prostu człowiekiem ze swoimi słabościami i wadami. Dlatego pierwszy wymiar przyjaźni to budować przyjaźń na Jezusie. To jest pierwszy i najważniejszy wymiar przyjaźni, wymiar boski. Bardzo ważny jest też również wymiar ludzki. On jest pewnie drugi. Jeśli otworzymy Pismo Święte i szukamy w nim miejsc o przyjaźni, to okazuje się, że bardzo wiele w tym temacie jest powiedziane w Księdze Mądrości Seraka. To pokazuje nam, że przyjaźń bardzo mocno wiąże się z mądrością, że przyjaźń jest mądrością. Mądrością, sapiencją. Niektórzy uważają, że to słowo sapiencja pochodzi od łacińskiego słowa sapere, które znaczy tyle, co kosztować, smakować. Przyjaciel to ktoś, kto potrafi kosztować, smakować. Kosztować, smakować pojedyncze chwile, ulotne momenty, takie drobne zdarzenia. Jakąś rozmowę, wspólną kawę, wspólne spotkanie, drobne rzeczy. I po drugie, przyjaźń jest wtedy, gdy dbasz o takie małe rzeczy, gdy dbasz o rytuały, o jakieś słowa, których zazwyczaj w przyjaźni używacie, o daty, które są dla Was szczególne, o te spotkania, o rozmowy. Przyjaźń to smakowanie, kosztowanie drobnych ludzkich spraw. Kiedy nagrywamy teraz dla Was ten materiał, to słońce raz zachodzi, a raz świeci mocnym światłem. I to jest taki trzeci wymiar przyjaźni, że trzeba w przyjaźni tak bardzo racjonalnie i realistycznie patrzeć na drugiego człowieka, pamiętając o tym, że nawet najlepszy przyjaciel to zawsze jest mieszanka cienia i światła, albo światła i cienia. To znaczy, kiedy patrzę na mojego przyjaciela, to dostrzegam w nim to światło. Dlatego jest moim przyjacielem, że odkrywam jego dobroć, odkrywam to, jak wiele wnosi w moje życie, doświadczam jego dobroci, miłości, serdeczności, czyli tego wszystkiego, co byśmy mogli nazwać światłem jego życia. Ale również bardzo szybko w przyjaźni doświadczę tego, że w jego życiu też są jakieś cienie, to znaczy takie rzeczy, których ja nie rozumiem, takie rzeczy, które mnie może denerwują, jakieś jego wady czy słabości. I muszę się nauczyć to też akceptować i przyjmować. Nie mogę oczekiwać od mojego przyjaciela, że będzie doskonały, bo nie będzie, albo że będzie spełniał wszystkie moje oczekiwania i będzie dokładnie na moją miarę, to znaczy tak, jak ja bym sobie to wyobraził. W przyjaźni trzeba się nauczyć patrzeć na drugiego człowieka realistycznie. Ale to również oznacza,
przyjęcie w nim tego, co jest inne niż jest we mnie. To jest właśnie piękno przyjaźni, że mogę się z drugim człowiekiem przyjaźnić, dlatego że on jest inny niż jestem ja. Nie ma przyjaźni bez elementów wspólnych, czyli to, co nas łączy, to są jakieś wspólne wartości, Chrystus, na którym budujemy naszą przyjaźń, wspólne pasje, mamy podobny punkt widzenia na wiele rzeczy i to nas łączy, ale również są rzeczy, które nas dzielą, bo ten drugi człowiek jest inny i właśnie przez to, że jest inny, jest piękny, jest wyjątkowy. W ten sposób możemy je ubogacać, w ten sposób możemy robić razem rzeczy, których nie moglibyśmy, nie bylibyśmy zdolni zrobić je samemu. Ale przez połączenie naszych sił, przez połączenie naszego punktu widzenia, naszych pasji, naszych zdolności i talentów możemy robić nieporównywalnie więcej rzeczy. Prawdziwy wymiar, ten trzeci wymiar przyjaźni, o którym teraz właśnie chcę Wam powiedzieć, to realistyczne patrzenie na drugiego człowieka, patrzenie na przyjaciela, który jest mieszanką blasku i cienia. I czwarty wymiar przyjaźni. W drugim punkcie mówiłem, że przyjaźń to przede wszystkim mądrość. Na koniec chciałbym powiedzieć, że przyjaźń to przede wszystkim miłość. Gdybyśmy dzisiaj w wyszukiwarkę internetową wpisali słowo miłość, to w wynikach wyszukiwania wyskoczy wszystko to, co starożytni Grecy określali terminem eros. Ale gdyby w starożytności był internet, to wpisując w wyszukiwarkę słowo miłość, wyskoczyłoby coś, co Grecy nazywali filia. Dla nich przede wszystkim miłość to była przyjaźń. Przyjaźń jest formą miłości. A jeśli tak, to jest przede wszystkim dawaniem siebie. Znam takiego człowieka, który bardzo mocno i dosłownie rozumie to stwierdzenie. Ma taką swoją listę przyjaciół, co do których zobowiązał się, że nigdy w życiu niczego im nie odmówi. Ten człowiek jest w stanie w środku nocy gdzieś pojechać, nauczyć się jakiejś nowej umiejętności, nawet się zapożyczyć, byleby swojemu przyjacielowi okazać miłość, coś dać, poświęcić się, no bo dobrze wie, że przyjaźń to forma miłości, to dawanie. To czwarty wymiar, przyjaźń jako miłość.